Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy u mnie na Gołębnikach. Pierzchała team. Łukasz podjechał zrobić zdjęcia gołębi na aukcję, na którą serdecznie zapraszamy. Na aukcji mamy umieszczone rodzeństwo najlepszych lotników, rodzeństwo gołębi, które wydały te najlepsze lotniki i oczywiście gołębie z naszej bazowej linii, z tej bazowej pary. Jest tam córka Kaśki, tu za namową Łukasza i ciągnięciem za rękę samica została wystawiona na pozycji numer 1. Myślę, że to jest, jak tutaj pokażemy, na rodowodach jest to najlepsza linia u nas, która jest tutaj od początku hodowli gołębi na Preszowie, która została reaktywowana w 2014 roku. Trochę ten filmik inaczej poprowadzimy, już nie chcemy rozmawiać o środkach, pokazywać gołębie, tylko ja mam dużo telefonów, bo te wyniki u nas coraz lepsze, to jest stosunkowo, tak jak mówię, młoda hodowla, bo to jest 6 rok lotowania, w tym roku jesteśmy 32 przodownik w Polsce WA, 33 w młodych, mistrz okręgu. Dzisiaj mamy rozdanie nagród na okręgu, drugi, trzeci młody w kategorii F. W tamtym roku 18 lotnik polski w kategorii F. W tym roku mamy jeszcze starego samczyka, który ma 1, 2, 14, 20, któryś 40. Ja bym to chciał poprowadzić tak, może dla hodowców, nie tylko co zaczynają, nie tylko młodych, ale jak coś traficie na gołębniku rozpłodowym, że daje, jak to prowadzić po prostu, nie? To już nie chodzi o to, czy to jest gołąb od Pierzchały, takiego, Vandenbulk, nie wiem, Heremas. Po prostu chodzi o gołębia, który wydaje, który przenosi dobre geny, nie? Te szybkościowe, czy ktoś wytrzymałościowy, jak leci na dalekich dystansach, nie? Ja z uwagi na to, że nie mam teraz czasu za bardzo na gołębie, życie potoczyło się, jak się potoczyło. Ja gram tylko kategoria A, B i młode i więcej nie będę grał, to już sobie powiedziałem. Jeżeli 500-ki mamy do kategorii B, to biorę udział. Jeżeli nie, to się nie napalam za bardzo. Jeżeli jest pogoda niepewna dla mnie, to jest pogoda nie do ścigania. Mnie już takich dwóch starszych Belgów nauczyło i ja to już mam doświadczenie na tych moich najszybszych gołębiach, że jeżeli takiego gołębia szybkiego, ja mówię o szybkim gołębie, który uderza w dziesiątkę w oddziele, wsadzimy na taki lot, który on szuka pół dnia domu, ten gołąb już według mnie nie pójdzie do odcięcia, nie? A mój gołąb jak idzie na szpicę, to przychodzi do odcięcia i niekiedy się przewraca na klapie, na antenie, ale ja wtedy wiem, że on idzie po prostu, no nie patrzy, tylko idzie zaślepiony, nie? Takie gołębie szybko giną, to wiemy o tym. A rozumiem, Piotrek, temat jakby niepewnej pogody mówisz, czyli jaka to jest pogoda według ciebie taka niepewna? No w Polsce jest, ja nie chcę nikogo krytykować, bo u nas lotowy Tomasz jest bardzo mądrym człowiekiem, nigdy nie zrobił tutaj krzywdy, ja tu w 17 roku uczestniczę z nimi w lotami. Też niekiedy nie jestem zadowolony, bo wiadomo, ambicje niekiedy nas zabijają, ale jest to człowiek, uważam, bardzo rozważny, który ma nosa niesamowitego do wypuszczania gołębi, no ale sam zarząd główny daje nam, ma być lot odbyty weekend, ewentualnie puścili poniedziałek, nie? No i niekiedy się nie da, ludzie pracują, nie? Większość oddziału pracuje, chłopaki, no trzeba to jakoś pogodzić. No to więc my musimy jechać. No ale ja jako Pierzchała, ja nie muszę dawać tych gołębi. To jest moja praca, to są moje ptaki, mogę odpuścić i trzeba umieć odpuszczać. Ja się nauczyłem tego odpuszczać. Kiedyś dostałem taką bombę, że na starych gołębi było 10 gołębi na noc. Były to gołębie przetrzymane jedną noc. Warunki się w ogóle nie poprawili, postanowili wypuścić gołębi. Ja nie mówię o tym oddziele, żeby się tam Tomek nie poczuł urażony albo coś. Ale no, mnie nauczyło po prostu, nie? Jak się sam nie nauczysz, to cię nikt nie nauczy. I ja po prostu, ja wiem, jakie mam gołębie i ja się chcę ścigać gołębiami, a nie chcę puszczać gołębi, żeby gołębie szukały, nie? Ktoś leci o coś innego, lecą ludzie na mistrza oddziału, na inne kategorie, ja to szanuję, ja robię swoje, nie? Nie słucham w ogóle, bo powiem tak młodym hodowcom, nie? Starsi koledzy będą was podpuszczali, nie? Że takie. Każdy musi wiedzieć, o co grać. W dzisiejszych czasach, czy to, nie wiem, w pracy, w każdej dziedzinie życia idzie specjalizacja. I nikt mi tego nie powie i będzie specjalizacja. Ci ludzie, którzy są od wszystkiego, to są od niczego, jak to mówię. I ja gołębia też nie chcę mieć. Teraz też chłopaki przyjechali, podawałem im w prezencie samice, co tam miały po 7-8 konkursów, ale to są konkursy poniżej setki. Mnie taki gołąb nie interesuje, nie? Łukasz mnie prosił, żebym przygotował listy. To możemy listy z tego sezonu zobaczyć.
To jest oddział, gdzie średnio idzie między 3, 4, ponad 4 tysiące gołębi. To są listy z gołębi dorosłych. I młodych, nie? I to są w tym sezonie 7 razy pierwszy konkurs, 7 razy drugi konkurs, 7 razy trzeci konkurs na 15 loty, w których uczestniczyły moje gołębi. 7 pierwszy, 7 drugi, 7 trzeci. Tu był mój super lot, to co byliśmy wtedy z kamerą, pokazałem tego pstrego. Ten pstry jest drugim lotnikiem oddziału, okręgu w tym roku. No to na 18 włożonych 15 konkursów i 5 pierwszych gołąbków przyleciało. Także mnie tylko takie gołębie interesują. Resztę gołębi, które nie spełnia moich wymagań, jest odstawiane na bok. Każdy super szybki gołąb lata do partnera. Mnie nie interesuje naprawdę. On ma zrobić mi to, co ja potrzebuję, nie? Czyli konkursy do kategorii, a reszta mnie po prostu nie interesuje. Tak sobie to założyłem, tak sobie to poukładałem. To, co Łukasz mnie prosił, żebym trochę te rodowody. Jedna rzecz, która mnie denerwuje w dzisiejszych gołębiach, to zaraz wytłumaczymy, ale może po kolei. Tak jak mówię, ta hodowla była oparta jest na, można powiedzieć, 6 gołębiach, na których ja to zrobiłem. Już wytłumaczymy, o co chodzi. Tą główną parę damy tutaj, żeby najbliżej Łukasza. To jest bazowy samiec. 50-77, bazowa samica 51-41. Z linii gołębia Bonny und Clyde, oryginał Hansa Mayera 658, 216, wnuczka króla i królowej od Andreasa Drapy, olimpijczyk od Rafała Prochala, ten co miał jedynkę i siódemkę, 2-6 kofi i 114, wnuczka Garbusa, oryginał od rodziny Schneider, to jest identyczny rodowód jak bazowy, bo bazowy też jest wnuczkiem Garbusa, ale on jest cały robiony na linię Rambo, a ta ma jeszcze Ringloza od Prangę z dołu. I na tych 6 gołębiach to zostało zrobione. To wychodzi po latach, nie? Jeżeli widzisz, że daje gołębie, to z niego hoduje. I to zostało hodowane w różnych konfiguracjach. Czyli każdy gołąb był łączony z każdym i z tych gołębi zostało zostawiane dzieci. Tu na przykład, no na żywo, nie? To 15 to jest moja najlepsza samica w kategorii A i B. I co tu mamy? 658 Majer, stary. Nie wiem, czy tym czarnym Łukasz, czy tym zielonym będzie ci lepiej tu widać. 216, wnuczka króla i królowej i bazowa para. Tak jak mówiłem. Czyli na 6 gołębi, 4 gołębie są tutaj w rodowodzie najlepszej lotniczki, nie? I tą parę już nie rozłączam, nie? Samica została, to jest córka z bazowej pary, a samczyk jest uhodowany, ten Majer razy Drapa. I co ja teraz robię? Mam 2 samczyków z tego. Jego brat już wydał 3 lotnika okręgu w zeszłym roku, 70 lotnika w Polsce. I był łączony to samo na imbret na bazową parę. Czyli jeżeli on, trafiłem go z samicą, z córką z bazowej pary, to ja całe rodzeństwo z tej pary, co uhodowałem, łączę to samo na te same gołębie. Po prostu powielam parę, nie? I z mojego doświadczenia na 5 takich złożonych par 3 wydają super gołębie, nie? Zawsze po prostu te geny pasują. O, tu właśnie mamy tego 70. lotnika Polski, 3. lotnik okręgu w zeszłym roku i to, co mówiłem. 6105, 6103, to są bracia. Czyli znowu jest 216, 658, i tu jest inaczej już uhodowane, bo tu jest ta piątka, a ta piątka była łączona ze swoim synem, to tu mamy imbret z bazowej pary. Bazowa para, czyli imbret. Czyli córka łączona na bazowego samca, taki imbret był pociągnięty, czyli ojciec na córkę. I to jest imbret, to co mówiliśmy. Czyli sama nazwa mówi, inbreeding, czyli in, w, czyli blisko. Dla mnie imbret to jest pierwsze pokolenie, to jest drugie pokolenie, a dalej to już jest imbret dalszego w dalszym stopniu pokrewieństwa. O, ale mnie interesują te najbliższe, czyli imbreduje gołębia
i całego czystego gołębia z mojej linii daję wtedy na krzyżówkę na gołębie, które się sprawdziły w rozpłodzie. To jest proste. I teraz tego gołębia, ja, że cenię tą bazową parę najwięcej, bo ta bazowa para przynosi tu najwięcej sukcesów, to tym gołębiem wracam z powrotem na bazową linię. Czyli wtedy będzie 75% mojej bazowej linii, a 25% tylko dodatek gołębi, które pokazały się, że potrafią dawać prędkość. Z doświadczenia mojego, kiedyś pokazywaliśmy taką rozpiskę, ja tam rysowałem, jak wyciągnąć linię gołębia. Może zrobimy to na najsłynniejszym teraz gołębiu, który, jak ja to mówię, nie każdemu Vandenbulkowi na imię Vandenbulk, bo tych Vandenbulków zrobiło się jak burków przy budach polskich. Kumpel mi wysłał takie z aukcji, nie będę mówił nazwisk, ale czołowy hodowca w Polsce, super imbryd kitel. Ja wchodzę w rodowód, w 5 pokoleniach nie ma kitla. W 4 pokoleniach nie ma belgijskiej obrączki, nie? Imbred to możemy sobie pisać, ale to jest, powiem szczerze, że to jest tak na ściągnięcie klientów, bo tak jak mówiłem, inbreeding, czyli inbred, to jest wy, to jest pierwsze, drugie pokolenie. To tam można patrzeć i ten. Jeszcze na dziadek, na wnuczkę, to jeszcze rozumiem inbred. Ale resztę, jak wyciągamy gołębia, czyli robimy 803 kitel, czyli idziemy liniówka, nie? Liniówkę idziemy. To jest line breeding, czyli linia. Linia wyciągana z gołębia. Line breeding. Z linii to idzie. Ale ja tak wtedy rozpisywałem mojego bazowego samca. W 18 roku była olimpiada? W 18 bodajże, tak? U Andreasa Drapy pomagałem Robertowi Grochowskiemu na stoisku. Ja taki jestem, że jak mnie coś interesuje, to lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają o tym pojęcie, nie? On bardzo dobrze prowadzi linię. I Andreas mi powiedział wtedy, Piotr, to co teraz rozrysowałeś, bo ja mu to zacząłem rysować, zacząłem z nim rozmawiać, to mówi tak, ale ja ci powiem ze swojego, to jest książkowo, powiedział. To co teraz rozrysowujesz, to jest książkowo. To jest linia na gołębia zrobiona, ale to ci nie poleci. Ja oczywiście nie wierzyłem w to, ale ja to stosowałem normalnie w hodowli u siebie, bo to zawsze stosuję liniówki. I powiedział mi, że musisz tu dodać świeżą krew, nie? To nazwijmy to X, zróbmy, nie? Czyli 75% linia wyprowadzona z gołębia, a 25% świeżej krwi. I powiem szczerze, że to, co teraz pokazywałem, że to wracam na linię z odświeżeniem, to jest najlepsze, co może być. Te gołębie po prostu dostają zdrowia, budowy, a najlepszym ruchem, ludzie się nie interesują, Vandenbulki do tyłu to są Leo Hermansy, bo za to, że mu postawił system rodowodowi Leo Hermansowi, to Vandenbulk dostał od niego córkę Nyrosi Enochie, on ją nazywał Golden Lady i dostał wnuka do olimpiady, Blaue Leo, którego ja też mam syna, nie? I jak dołożył te gołębie, to te gołębie dopiero zaczęły mu robić wyniki, nie? Ale ludzie nie patrzą do tyłu, nie? Ludzie patrzą na... Dla mnie kitel to jest gołąb, który też wydaje, nie powiem, że nie, bo jest bardzo dużo na świecie odzewu, ale to jest produkt, nie? Tam główną tą to była Olympic Rosita. Ja zrobiłem liniówkę Olympic Rosity i w tamtym roku był najlepszym lotnikiem w kategorii F okręgu i 18 lotnikiem w Polsce. I to jest czysta liniówka na Rosite zrobioną, tak samo z 25% odświeżony. On tam ma 4-6 końcówkę numeru, tam jest jego dziecko i pełne rodzeństwo na aukcji. To jak tam koledzy sobie prześledzą, to można zobaczyć, jak to jest wyciągnięte, nie? No i tyle, także po prostu chciałem, bo prosił mnie Łukasz, żeby to pokazać. Jak się trafi gołębia, naprawdę trafi się gołębia, który chce latać, który przekazuje te geny, bo na aukcjach, co my kupujemy na aukcjach? My na aukcjach nie kupujemy wyników gołębi, my nie kupujemy gołębia lotowego, chyba że to są pakiety do lotu. My kupujemy gołębia, który ma wydawać gołębie, nie? Dlatego jeżeli ja, u mnie ludzie nabywają gołębie z krzyżówki, czyli pół bazowa, pół coś, no to dobierają sobie drugiego gołębia bazowa plus coś. I nawet w tym roku mogę się pochwalić, wychowałem mistrza oddziału pierwszego,
4 odzewy jedynek po tych naszych gołębiach, co były sprzedawane u was na aukcji. Także idzie to w dobrą stronę i ja nawet mu nie pomagałem temu koledze to łączyć. Powiedziałem mu, no Robert, jest prosta zasada, nie? 50% musi być bazowej i to ci zaskoczy prędzej czy później. No i sam to chłopak łączył po prostu z rodowodów moich, nie? Tak jak ja mu to podpowiedziałem, super, nie? Co by tam nie robił, no to większość mu to zadziała. Myślę, że idzie bardzo dobrą drogą, bo w trzecim sezonie lotowania jest 4. w okręgu w kategorii B i chyba 13 na młode. Także myślę, że jak będzie robił dalej tą swoją robotę, to coraz lepiej będzie. Także traficie gołębia, musicie go zacząć szanować na rozpłodzie, a nie ja zajeżdżam na hodowlę i goście mi mówi, z tego gołębia, panie Piotrze, wszystko idzie. To niech pan pokaże dzieci, a ja nie mam. On po prostu sobie ulęgnie 4 młode do lotu i super lecą. No ale gołąb się zaraz robi stary. No i do widzenia. U nas na przykład bazowy już nie płodzi w tym roku. Skończyło się, nie? No ale jego syn wydał nam w tym roku gołębia, który najgorszy konkurs na młode miał 33, nie? Ma 4, 6, 6, 31, 33. Gdybym go wpuszczał, a nie robiłem tego i żałuję, to bym może miał olimpijczyka, nie? Dla mnie ten gołąb jest wartościowy. Jest teraz chyba 3. lotnikiem okręgu dzisiaj na wystawie, ale no trzeba było wpuszczać. No teraz to sobie możemy płakać nad rozlanym mlekiem, nie? Łukasz mnie poprosił, żebym pokazał gołębie z linii Leo Heremans i Vandenburg. Mówi, żeby za nudno było bez Freudków w rękach. Także to jest samiczka, ojciec, po dwóch oryginałach Leo Heremansa. Ojciec, wnuk olimpiady, 003, 3 razy w rodowodzie olimpiadę, a matka jest z linii Bolta, po bracie i po siostrze Bolta. Zarówno on, jak i ona, rewelacja w rozpłodzie. Ten gołąb jako wnuk olimpiady nie dawał może. Dałem kiedyś 2 młode do lotu. To samiczka zrobiła bodajże 3, samczyk na 5 wkładań 4, ale ja z tego gołębia hodowałem do rozpłodu. A samicy w tym roku nawet też puściłem 2 z tym najlepszym lotnikiem okręgu. To miała 2, 3, 3 konkursu mi ta samiczka nie dopięła, ale 2 są po lotach, nie? No to słyszałem różne opinie na temat Leo Heremansów, tylko że trzeba mieć ludzie Leo Heremansy, nie? To jest samica, to od razu mówię, nie? To są w ogóle innego typu gołębie. To mięśnie, upierzenie, upylenie tych gołębi, to jest coś niesamowitego. To jest taka prędkość, te gołębi mi teraz tak w przeciągu 3 lat wyskoczyły, bo chciałem podziękować, bo obiecałem mu, że na filmiku, bo mnie męczył Radek Piętak. I szczerze powiem, że on mnie namówił na te gołębie. On mi pierwsze te gołębie dał i te, ja nie żałuję, te naprawdę gołębie zrobiły tu taką robotę, dodały takiej prędkości, przede wszystkim budowy i gabarytu gołębiom. Także mówię, nie każdy Leo Heremans, nie każdy Vandenburg to jest Leo Heremans i Vandenburg. To tak jak mówimy, że nie wiem, mamy Mercedesa, jeden może mieć 30 lat, a drugi ma naprawdę Mercedesa. Nawet ten 30-letni Mercedes musi być super, bo ja uwielbiam stary Mercedes. Ale tak jak mówię, no to musi być gołąb, nie? Teraz pokażemy jeszcze samca z linii Vandenburg, bo Łukasz prosi, to wybierzemy jakiegoś świniaka. Teraz pokazujemy gołąbka z linii Vandenburg. Tak jak powiedziałem, dla mnie jeden hodowca ma Vandenburgi w Polsce. Nie będę nikogo reklamował, ale ci co wiedzą, kto inwestował je w gołębie. I nie jestem to ja, żeby sobie ktoś nie mówił, że ja się chwalę, nie? To jest gołąbek uchowany przeze mnie. Samczyk był od Petera Ragera. Imię tego hodowcy chociaż? Krzysztof. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, no. I to, tak jak mówiłem, ojcem tego gołębia jest gołąb od Petera Ragera. Co mogłem, to sobie wciągłem. Ale to jest gołąb przeze mnie uchowany. Ja nie muszę reklamować budowy tego gołębia. To jest gołąb. Te gołębie się zapasają zimą, ale ja to uwielbiam. Ja wiem, że ten gołąb jest zdrowy. No ja mam 1,86 m wzrostu. Rąk też nie mam najmniejszych. Można zobaczyć, jak ten gołąb wygląda. Tył, plecy. To, co uwielbiam. Mięsień na plecach. A matką tego gołąbka jest samica od Andreasa Drapy. To samo Sagan razy Kittel. Ojciec jest z Newkitla. Tak, z Newkitla. I powiem tak, że ja nazywam to linia grubych, bo jak widać, ale ten gołąb jako roczny, bo on jest roczny gołąb, no, ledwo się obrączka kręci, to mogą zobaczyć sobie koledzy, jaki to jest gabaryt gołębia.
wydał już jedynkę w połączeniu na moją bazową linię. Także jak jest Vandenbulk, no to niech to będzie Vandenbulk. Tyle. Pozdrawiamy. Życzymy samych sukcesów. Zimową porą, zdrowia przede wszystkim, bo ciężki czas idzie. Przemyślanych, czy to zakupów, czy zostawiania gołębi i przemyślenia hodowli na rozpód w przyszłym roku. Tyle. Pozdrawiamy, do zobaczenia na wystawach. Zapraszamy na aukcję. Wszystkiego co najlepsze.